Na szczemieckich kortach rozegrano po raz siódmy ogólnopolski turniej tenisa na wózkach. Takie wydarzenia mają promować sport wśród osób niepełnosprawnych i udowadniać, że dla chcących w sporcie nie ma barier. Tenis na wózkach niewiele różni się od zwyczajnego. Pełnowymiarowe boisko, standardowe rakiety i piłki, zasady niemalże takie same. Jedynie sposób poruszania się po boisku i jednoczesne odbijanie piłki wymagają bardzo sprawnych rąk. Można piłkę odbić po drugim koźle, a kord jest ten sam, rakieta jest ten sam, wymiar siatki jest ten sam. Wózek jest do tenisa ziemnego skonstruowany w ten sposób, że ma camber, to jest kąt nachylenia koła, że wózek jest zwrotny, szybki, zawodnik może się szybko obrócić na wózku, dojechać do piłki. W turnieju wzięło udział 15 zawodników całej Polski. Między innymi po raz pierwszy do Szczawnazdroju zawitał sześciokrotny paraolimpijczyk Tadeusz Kruszelnicki. Weteran, choć także nadal aktywny zawodnik, twierdzi, że warunki do uprawiania tenisa dla niepełnosprawnych są obecnie bardzo dobre, a problemem jest nadal brak chętnych, bo jest to stosunkowo trudna dyscyplina. Nie widzę takiego zainteresowania, to są pojedyncze osoby, które dołączają do naszego grona, mimo tego, że sprzętowo, że rakiety, że wózki, że kluby działają, że można trenować, to jest jakby pozyskać na dłuższy czas tych zawodników ze względu na to, że ta dyscyplina wymaga bardzo dużo trudu, regularnych treningów, zaangażowania, poświęcenia czasu i tak dalej. Także że myślę, że jeśli by kadra szkoleniowa bardziej podeszła w stronę zawodników, żeby to ubarwić, żeby zachęcić tych, żeby nie stawiać tego zawodnika od razu na najwyższy i oczekiwać celów od niego, to myślę, że byłoby jeszcze więcej chętnych, bo osób niepełnosprawnych, no tak jak rozmawiam tutaj z taką historią, nie tenisa, ale podnoszenia ciężarów gieniem z skorupą, on mówi, że Województwo wałbrzyskie ma 30 tysięcy osób niepełnosprawnych. To z tego grona naprawdę znalazłoby się po prostu jeszcze parę osób, żeby dołączyło do naszej grupy. Myślę, że 10 osób. Ale to muszą kluby troszeczkę wyjść naprzeciw z ofertą dla tych zawodników, żeby ona była atrakcyjna, żeby zachęcić tych ludzi do uprawiania, no i kontynuować tą regularną pracę z nimi. Szczawiński turniej udaje się od lat organizować dzięki wsparciu lokalnych samorządów i sponsorów. Zawodnicy lubią tu przyjeżdżać nie tylko ze względu na doskonałe warunki, jakie oferuje klub tenisa w Szczawnie-Zdroju. Tu nie to, że ja znam Daniela, organizatora, ale to naprawdę robię zdjęcia specjalnie, żeby pokazywać innym organizatorom, jak powinno wyglądać, jak powinien wyglądać posiłek, jak powinien wyglądać hotel, jak powinny korty tenisowe wyglądać i organizacyjnie to wszystko. Takie imprezy na pewno przyciągną osób, bo ja tutaj już mam dzisiaj po zakończonych meczach mam godzinę zajęć z członkiem tego klubu. Wyniki turnieju znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.